ogromne wrażenie na mnie to wszystko zrobiło. Zdjęcia, muzyka, ta nazwa, który jest moim ziomem od tylu lat, nawet nie wiedziałam, że on robił muzykę do tego. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Zdjęcia, reżyseria, montaż, no i wszyscy aktorzy, naprawdę ogromne szczęście, że jestem w tym projekcie i spełnienie moich marzeń. Wyróżnienie, wielka przyjemność. Po pierwsze dlatego, że mogę być częścią ekipy tak fantastycznej produkcji, bo naprawdę jest imponująca. Dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć już zmontowane odcinki i naprawdę hipnotyzuje ten film i jest pięknie, autentycznie odwzorowany. Najważniejsze dla nas, bo to mówił też Michał Kiciński, żeby złapać ton. Nie próbujemy odtwarzać dokładnie tych osób, więc na pewno w moim Michale Wasińskim jest paru innych Michałów. Ten serial pokazuje troszeczkę Polskę i realia warszawskie tak naprawdę, bo moja postać występuje w Warszawie inaczej niż wcześniej, bo wcześniej miałam kontakt z taką Warszawą wojenną, a teraz to była Warszawa, która była w pełnym rozkwicie, piękna, pełna pięknych, uśmiechniętych ludzi, pięknie pomalowanych, pięknie uczesanych i pięknie ubranych. No, Warszawa, która była Paryżem wschodniej Europy. To będzie naprawdę niesamowita produkcja. Każdy włożył tyle pracy w ten serial, co było piękne i jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że miałam okazję wziąć udział w serialu. Tak jak dowiedziałem się o tym, że jest mi przeznaczona postać Eugeniusza Bodo w nowym serialu, no to na początku faktycznie przypomniałem sobie od razu w głowie, mówię, Bodo, kto to jest Bodo i z czym mi się kojarzy, a kojarzy mi się właśnie z muzyką 20-lecia międzywojennego i że po prostu śpiewał i tańczył i na początku tak się zastanowiłem, czy w ogóle się nadaje, ale potem stwierdziłem, że nie ma co o tym myśleć, bo jakby tylko się zestresuję i nic nie będę pracował, więc zamiast się przejmować, po prostu zacząłem pracę, a że Axon Studio dał szansę na przygotowanie się do roli, stąd miałem i treningi wokalne, i treningi taneczne i no nie wiem, i zobaczymy, jak wyszło.